Jest. Jednak rzeka. Na jeziorku byłem, nic, a tu rzeka i jest pierwszy kajtek. Nie spodziewałem się, ale jak się okazuje, że jest. Nieduży, ale jest. Taki maluszek. No co? Fajny przywitany. Nie wędkuję około pół godziny. Wykonałem tam. Obłowiłem dwa miejsca na jeziorze. Postanowiłem wstąpić na rzekę. Jest obok jeziora. No i się trafił taki maluszek. No dobra, na razie porzucam na rzece. Zobaczymy. A rybka wraca do wody. Tak, wróciłem na jezioro, na rzece. Oprócz tego jednego małego szczupaczka nic nie brało. No i jak widać, to była dobra decyzja. Tym razem pokusił się na Westina Shatis, 16 cm, to mniejszy był na 19. Też nie jest jakiś olbrzym, no w tym roku nie mam szczęścia do dużych rybek, ale fajnie, że coś się łowi. Ale jak pożar. Zobaczcie, ładnie zażar, trzeba go wyhaczyć delikatnie. No właśnie wypuściłem rybkę, ale nie włączyłem kamery. No cóż, bywa tak. Jest. Dałem mu trochę luzu, niech się wyszaleje. O, ładny. Znaczy ładny, taki standardowy. Myślę, że 60 będzie. To jest też taki grubasek. Ile ma? O, 61. Nie za duży, nie wiedziałem na początku, ale jest czwarty. Fajnie. Ale szkoda, no ten jeden co mi wyszedł, to naprawdę to tak 85 to minimum miał. Grubas. A szkoda, bo na koniec sezonu by wpadła jakaś fajna rybka. A na razie takie śledzie. No cóż, no pecha mam, no zobaczcie. Jak widzicie, no używam dosyć duże przynęty z Westin, 16 cm. No a biorą mi
takie kajtki, czwarte, no miałem jedno wyjście dużego, no 85-90 cm miał. 4-5 kilo minimum. Kurde, to mogła być może nie największa ryba sezonu, bo największą złowiłem latem 93, no ale druga. Miałem 93, 80, a resztę tak, no, 60 parę, 70 parę. I takie kajtki, o. No cóż, nie zawsze się łowi. Olbrzymy. Znowu jakiś mały. Może na taką gumę, w sumie jaja jakieś. Zobaczcie, to ma, nie wiem ile to ma, nie chcę strzelać, bo tu 30-45 cm szczupaczek. Pogięło cię, na taką gumę się rzucę, żebyś się udławił. Rybka odhaczona, o. Czekaj, już zaczynam się przejmować, że pomyślicie sobie, że jestem specjalistą od łowienia małych szczupaków. Nie wiem, ten sezon jest taki dziwny. Teraz wam rzucę kilka fotek z poprzednich sezonów, jakie ryby łowiłem. To niestety większość z nich będzie na macie. Mam kilka metrówek na koncie. Ogólnie mam 7 metrówek na koncie. Mnóstwo 90-tek, 80-tek. Mało zdjęć robiłem, bo nie nagrywałem. Jak zdjęcia robiłem, to najczęściej na macie, żeby ryb nie męczyć. Nie nosiłem ze sobą żadnych statywów, żadnych uchwytów do robienia zdjęć. Po prostu robiłem te zdjęcia szybko, żeby jak najszybciej uwolnić rybkę. No ale wrzucę wam teraz. Zdjęcia ryb, które wam pokazałem, są robione na tej macie. Jest to ta sama mata, dalej ją mam. Ta mata ma 100 cm długości. Teraz wam pokażę. No, mam mieć 100, ale wiadomo, jak się ją nie zawsze równo się ją rozłoży, to teraz są jakieś 97,5. Tak, żebyście po prostu mieli porównanie, jakie te ryby są duże. Tutaj zahaczamy, tutaj 97 cm. Łabędź. Patrzę. Ja chcę sobie połowić. O kurde, cykam się trochę. Nie są. To są fajne stworzenia. Ale jak się wkurzą, to potrafią gonić ludzi. Podobno w skrzydłach mają bardzo dużo siły. A ten, no raczej jest nastawiony bojowo. Nie ma zamiaru uciekać. Dobra, dam mu spokój. Zobaczymy, może sobie popłynie, a w międzyczasie obłowię tą miejscówkę. Pogoda w kratkę, raz słońce, raz deszcz. Ale widocznie szczupakom to odpowiada. Kolega łabędź sobie śpi. Machał ogonem, nie wiem co to oznacza. Raczej nie oznacza tego, że się cieszy, jest zadowolony. Aha, no, już wiemy co to oznacza.
Panie Łabędź, no co pan? Oszalał? Ja uciekał. Dobra, deszcz się uspokoił. A jestem w miejscu, gdzie wyszedł mi ten duży szczupak. Zobaczymy, czy jeszcze jest aktywny. Będzie chciał poprawić. A ta adrenalinka skacze w takich miejscach. Wiesz, że tu się kryje bestia. Czy to jest ten? Nie, to jest mały. Ale szósty, no definitywnie to ten będzie wyszedł. No nie, jakaś klątwa mojego szczupaka mnie dopadła. No ale szósty, jeżeli chodzi o liczby, to nie ma co narzekać. Są jakieś jaja. Kolejny kajtek. No to nie szalej mi tu, proszę cię. Dobra. Kolejny mały kajtek. Szósta sztuka dzisiaj. Wracę do wody. Wypadła mi klątwa małego szczupaka. Czas kończyć. Dzisiejsza sesja była dosyć przyjemna. Złowiłem 6 rybek. Wynik można powiedzieć dobry, ale wielkość ryb już nie jest taka dobra. Szczerze mówiąc, wolę. O! Przepraszam, 7 rybek. Złowiłem 7 rybek. Podobnych rozmiarów, ale powiem szczerze, że wolałbym je zamienić na tą jedną, która mi nie trafiła przy brzegu w przynętę. No cóż, nie zawsze się łowi potwory w tym roku. Nie udało mi się połowić potworów, ale 7 rybek. 7 ryb w 3,5 godziny, nie ma co narzekać, spoko jest. No ma tego. O, 63 cm.